Hej, jak pierwsze dni na uniwersytecie? Mam nadzieję, że dobrze i że do tej pory śledziliście nasze materiały. W ostatnim czasie wiele się zdarzyło, dlatego przygotowaliśmy dla Was skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Byliśmy na inauguracji, odwiedziliśmy studentów WDNP oraz zapytaliśmy przyszłych prawników, jakie mają oczekiwania od swoich studiów. Zatem zostańcie z nami do końca, bo przygotowaliśmy dla Was świeżakowy konkurs. Zaczniemy oficjalnie, od wydarzenia, którego nie należy ignorować. Jak na prawdziwych studentów przystało, każdy chociaż raz w życiu powinien wziąć w nim udział. Nasza ekipa wybrała się na inaugurację nie bez przyczyny. W końcu nasz rektor też jest świeżakiem. W inauguracji roku akademickiego wzięli udział studenci, wykładowcy, przedstawiciele Senatu, pracownicy UW, rektorzy i profesorowie wyższych uczelni oraz inni zaproszeni goście. Wszystkich przywitał profesor Marcin Pałys, który w tym roku objął obowiązki rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim przemówieniu podziękował za głosy i nawiązał do priorytetów związanych z jakością kształcenia. Mamy nadzieję, że ten rok akademicki będzie owocny w zmiany, a nowe władze UW zrobią wszystko, aby nam studiowało się lepiej. Nie zapominajmy, że studenckie życie nie toczy się tylko wokół uniwersytetu. Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami legitymacji studenckiej, to teraz pora na... Nauką zajmiemy się potem. Teraz czas na integrację i dobrą zabawę. Tak postąpił samorząd studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, zapraszając swoich świeżaków na imprezę The Freshman Party. Byliśmy tam z kamerą, wy pozdrawialiście i świetnie się bawiliście. Zobaczcie sami. No, oczywiście, żebyśmy chcieli. Słucham, kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam moją mamę. Tak, pozdrawiamy cały pierwszy rok, gdyż teraz zaczynają swoje studia. Tutaj wszystkich pozdrawiamy z Uniwersytetu Warszawskiego i Ole Świder. Całą Politechnikę i moją siostrę, która jest w samorządzie UW. W wakacjach na pewno macie mnóstwo pozytywnej energii i chęci do zabawy. Jeżeli nie byliście na imprezie Żółto Dzioba, bo pod takim hasłem bawili się studenci Wydziału Prawa i Administracji, musicie zobaczyć ten materiał. Nasz świeżak też się rozkręcił, a nasza kamera śledziła każdy jego krok. Od swoich studiów? Realizacji naszych pasji, zdobycia dobrego wykształcenia, aby później realizować swoje plany. Sukcesów zawodowych. Tak, sukcesów. Oraz, nie wiem, ciekawego życia, spełnienia. Czy wy jesteście Uniwerek TV czy Uniwerek TV? A TV, to mi się bardzo podoba, to jest takie patriotyczne. Super, świetnie jesteście. A chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich, najlepiej. Z inicjatywy samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego ruszyła akcja Witaj na UW. Na pewno każdy z Was otrzymał swój pakiet powitalny. Nie zapomnijcie odebrać kalendarzy akademickich. Szczegółowe info na stronie samorządu studentów. A teraz konkurs. Jeżeli uważnie oglądaliście nasz odcinek, to na pewno znacie odpowiedź na pytanie, kto w tym roku objął urząd rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Odpowiedzi przysyłajcie mailem na świeżakmałpa.uniwerek.tv, a zwycięzców podamy w kolejnym odcinku Świeżak News.